Astrolog. Całkowicie nieprawdziwa historia. Thriller. Autor JGH Hopman. Czyta Krystyna Sławińska. Wielki europejski festiwal planetarny. Seryjny morderca wysyła trujące horoskopy. Student Akademii Policyjnej Max. Z zaburzeniami po misjach wojskowych w Afganistanie i jego młoda przyjaciółka Ewi, sprzedawczyni w piekarni, z kryminalnymi epizodami w życiorysie, wyruszają na poszukiwanie wskazówek. Podczas gdy ona poluje na trucicieli w pulsującym dreźnie, on towarzyszy gwiezdnemu astrologowi Skultetusowi jako ochroniarz, aż do końca świata secesyjny pałac w pradze chińska pagoda na wyspach kanaryjskich niebiańscy kapłani sahary badacze horoskopów ze stambułu alpejski zamek z groźną wiedźmą planetarne aleje nad atlantykiem szkockie kręgi druidów gwiezdny zamek w eresund wielki spisek w warszawskim wieżowcu dzika ucieczka na mazowieckie bagna kampinoskie Wielka mądrość w Wdzgorzelcu i surowi bracia w Gerlitz, rozgrywka na dachu europejskiego banku centralnego we Frankfurcie nad Menem i tak dalej do miasta porannej czerwieni w odległych Indiach. Sztuka i gwiazdy. Równolegle do panujących wierzeń astrologia, sztuka czytania z gwiazd, istniała na całym świecie w każdym kraju i każdej kulturze od niepamiętnych czasów. Autor poświęca się temu fascynującemu zjawisku w projektach artystycznych dotyczących architektury, filmu, rzeźby, dramatu, literatury i muzyki.